Lin po polsku. Dzień dobry, Sławomir Szczepaniec, witam serdecznie wszystkich słuchaczy cyklu Lin po polsku. Jest ze mną Marcin Tysnik. Dzień dobry, witam. Kierownik działu obsługi klienta. Dokładnie. Firma BMZ Poland, spotykamy się na hali produkcyjnej, słychać, produkcja idzie pełną parą. I bardzo dobrze, ponieważ musimy to, co obiecaliśmy naszym klientom, a od czego jest też nasz dział obsługi klienta, dostarczyć na czas. Cieszę się, że właśnie słyszę te wszystkie produkcyjne odgłosy, bo to oznacza, że nie będziemy musieli się tłumaczyć przed klientem, że czegoś nie dostarczyliśmy na czas. Ja może powiem o tobie troszeczkę. Pracowałeś wcześniej BMW i Zalando, ale posiadasz silny background logistyczny, tak? Tak mówiłeś. Tak, zgadza się. Studiowałem logistykę względnie zarządzanie logistyczne jako studia masterskie w Niemczech, po czym przez 4 lata pełniłem różne funkcje projektowe w firmie zajmującej się doradztwem logistycznym, również niemieckiej, i tutaj poznałem w zasadzie wszystko dotyczące logistyki, od optymalizacji magazynu przez tworzenie nowych sieci logistycznych dla nowych przedsiębiorstw, czy nowych przedsięwzięć istniejących przedsiębiorstw. Dzisiaj będziemy skupiać się właśnie na tych aspektach, które będą dotykać się optymalizacji procesów usługowych, ale nie wyprzedzajmy faktów. Powiedz proszę, po co w fabryce baterii utworzenie takiego działu? Czy to ma jakikolwiek wpływ na jakość postrzegania firmy i upłynnienie procesów wewnętrznych? Należy się zastanowić, czy jesteśmy, czy chcemy być po prostu fabryką baterii, czy chcemy dostarczać klientowi pewien produkt. I gdzie jest nasza przewaga konkurencyjna? I tutaj uważam, że jedną z najważniejszych przewag konkurencyjnych jest wysoki standard obsługi klienta. Co to oznacza? To oznacza dostarczanie dokładnie tego, co klient potrzebuje na czas i w takiej ilości, w jakiej on potrzebuje. Czyli tak zwana jakość logistyczna, za którą nasz dział odpowiada przed klientem. Oczywiście pełni tutaj rolę pewnego koordynatora prac innych działów, głównie planowania produkcji, logistyki, ale to my jesteśmy twarzą naszego przedsiębiorstwa u klienta i vice versa, także jego twarzą w naszych strukturach organizacyjnych. Czy można powiedzieć, że termin customer service, ten dział w ogóle, to jest taki interfejs między klientem a firmą? Czy uważam, że to jest właśnie bardzo dobre określenie tego działu, ponieważ my skupiamy przepływ informacji z jednej organizacji do drugiej. Tutaj mówimy oczywiście o dwóch firmach, bądź także często o większej ilości firm działających w ramach jednego wspólnego łańcucha dostaw. Dobrze. Pracownicy działu mogą być nazwani forpocztą klienta? Mogą być nazwani forpocztą klienta i właśnie o takie postrzeganie zabiegamy i udaje nam się to realizować. To, co mnie interesuje, napisałeś w mailu, który informował o powstaniu, o połączeniu działów Order Management i Sales Support w dział Customer Service, o pewnego rodzaju planach. Chodzi o to, żeby tworzyć wspólne standardy i procesy obsługi dla klientów wewnętrznych i zewnętrznych. Ja rozumiem, że ja jako dział badawczo-rozwojowy jestem klientem wewnętrznym twoim? Określając takie cele, tutaj mieliśmy na myśli klientów wewnętrznych grupy, tutaj BMZ, i zewnętrznych, których bezpośrednio obsługujemy jako BMZ Poland, spółka z o.o., ale także ty jako dział R&D jesteś dla nas częścią takiego organizmu, z którym my też mamy pewne interfejsy i z którym my też musimy tutaj się zastanowić, jak możemy usprawnić naszą współpracę, ponieważ tylko jeśli przez cały czas znajdujemy się w tym takim trybie poszukiwania pewnych możliwości ulepszania wszystkiego, a tutaj jednoznacznie mówimy o ulepszaniu komunikacji, ponieważ powiem 90% wartości dodanej naszego działu obsługi klienta jest komunikacją, tak jak już wspomniałem, z klientem na zewnątrz naszej organizacji, z klientem wewnątrz naszej organizacji, grupy, ale także na komunikacji z innymi działami, które tutaj wpływają na tworzenie wartości dla klienta.
Rozumiem. Jest to dział komercyjny. Faktury, reklamacje, co jeszcze? Faktury, owszem, reklamacje mniej. Tu mamy inny specjalny dział, który się tym zajmuje. Co jeszcze? Jesteśmy działem komercyjnym, więc także zajmujemy się cenami, czyli obliczaniem, ile nasz dany projekt, dana produkcja kosztuje. Oczywiście to we współpracy z zakupami, które dostarczają nam ceny komponentów, ale także produkcją, która nam podaje, jakie są koszty produkcji, i komunikowaniem tego klientom wewnętrznym, bądź ustalanie razem z działem sprzedaży pewnych wytycznych co do sprzedaży. Dobrze, to co nas interesuje w ramach cyklu, który tworzę jako dziennikarz, promotor marki, ale również inżynier, to optymalizacja. To jest stałe ulepszanie procesów produkcyjnych i usługowych, i Ty informujesz nas o tym, że zamierzasz podjąć takie kroki w najbliższych tygodniach i miesiącach, czyli mapowanie procesów customer service, ustalanie standardów, weryfikacja interfejsów, optymalizacja, jeśli jest celowa. Powiedz mi proszę, w jaki sposób wygląda to mapowanie procesów w sektorze usług, dlatego że to nie jest tak jednoznaczne jak w przypadku produkcji. Nie można stanąć ze stoperem na linii produkcyjnej czy sfilmować kamerą, żeby później to powoli przeanalizować. Tak jak już wspomniałem, ważna jest komunikacja i przepływ, w takim razie przepływ informacji. Tutaj posługujemy się w naszej analizie metodą, która po angielsku się nazywa Swim Lanes Diagram. Po polsku to są paski funkcyjne, które pozwalają nam zidentyfikować, jak przepływa informacja w przedsiębiorstwie związana z danym procesem. Względnie, czy jakie funkcje w przedsiębiorstwie są w ten przepływ informacji jakoś włączone, bądź powinny być włączone. I tutaj na podstawie tego widać, czy są jakieś zbędne pętle informacyjne, które można zlikwidować, bądź czy można jakoś usprawnić ten cały przepływ informacji, włączając w to pewne inne osoby, pewne inne działy już na wcześniejszym etapie, żeby można było szybciej reagować. Tutaj wartością i czymś określającym, jak dobrze działamy, jest jak szybko jesteśmy w stanie zareagować na zmiany. Jednym z najważniejszych procesów to jest proces związany z przyspieszaniem różnych dostaw do klienta, związanych może też z zaniechaniami we własnej organizacji, ale często także z dodatkowymi jakimiś wymaganiami bądź życzeniami klienta, gdzie my musimy być z jednej strony asertywni i zwracać uwagę na jakość procesów, zapewnienie ciągłości też procesów i jakości produkcyjnej, jakości planów produkcyjnych, a z drugiej możemy w ten sposób dostarczyć dużo wartości dodanej dla klienta, zapewniając także, że jego produkcja będzie na czas, mimo na przykład zwiększonego popytu ze strony klientów końcowych. Mówiliśmy na początku nagrania o tym, co jest wartością dodaną z punktu widzenia klienta. Jest to towar, którego oczekuje, w ilości, której oczekuje oraz w jakości, której oczekuje. Zgadza się. To jest jasne. Natomiast to, co mnie interesuje, czyli jeżeli mapujesz strumień wartości, tworzysz jakieś mapy w Visio na przykład? Czy w Visio... Niekoniecznie używam takiego narzędzia ogólnodostępnego, nazywa się to Bizagi i działa może nie tak łatwo jak Visio, nie pozwala na takie jakieś wymyślność smaczki, jeśli ktoś się oczywiście w Visio wgryzie, ale do tworzenia pasków funkcjonalnych jest to więcej niż wystarczające. Dobrze, jeśli chodzi o standardy, bo o nich też pisałeś 3 miesiące temu w swoim mailu zapowiadającym zmiany. Co to jest standard? Co to jest standard? To jest pewien sposób przeprowadzania procesu, który pozwala na wykonanie go w odpowiedniej jakości, w odpowiednim czasie. Tutaj niektórzy będą pewnie argumentowali, że to najlepszy, jest najlepszy znany sposób działania. Tak. Obecnie znany. Obecnie bardzo, znany. Bardzo kluczowe słowo. Jest to ciekawą definicją, nie do końca się z nią zgodzę.
ponieważ często jest tak, że podtrzymujemy standardy, ponieważ pomimo, że wiemy, że możemy zrobić coś lepszego, ale jednak czas tego procesu optymalizacji standardu jednak nie jest taki znikomy, że od razu można wbić tego klina z PDCA pod to kółko, które się ciągle jakoś toczy do góry. Jednak trzeba przeprowadzić te wszystkie kroki, żeby ten standard też był akceptowany przez wszystkich, których dotyczy, ponieważ łatwo jest coś wprowadzić, co dotyczy tylko własnego działu, ale jednak my działamy na interfejsach i z tymi interfejsami musimy te standardy także negocjować, tak, częściowo negocjować, chociaż często jest to tak, że... Czy też jest to wymuszanie? Negocjacje według mnie zaprzeczają wymuszaniu, ponieważ gdyby można było coś wymusić, tych negocjacji by nie było. Oczywiście są pewne naturalne takie, może nazwę to obiekcje przeciwko zmianom na ogół, ponieważ zmiana to zawsze jest w pewnym sensie wyzwanie, jednak tutaj mam to szczęście, że działam w stosunkowo młodej organizacji, żeby skreślić to słowo, stosunkowo w młodej organizacji, która jest podatna na wprowadzenie standardów. Z mojego doświadczenia, z poprzednich firm, przedsiębiorstw wynika, że im dana organizacja już jest bardziej dalej w jakimś takim zorientowaniu na procesy, im bardziej te procesy są zakotwiczone, tym trudniej je zmieniać. Czyli organizacja jest skostniała? Tak, można tak powiedzieć, że organizacja jest skostniała, co może mieć też jednak w pewnym sensie swoje zalety. Mówimy tutaj też w nowoczesnej nauce o zarządzaniu, że z jednej strony mamy taką organizację, która skupia na jakości, na procesach z jednej strony, a z drugiej strony mamy organizację uczącą się, gdzie jest o wiele większa tolerancja błędów. To jest też bardzo ciekawe podejście, które teraz staje się w pewnym sensie jakimś takim paradygmatem w nauce o zarządzaniu, że akceptujemy błędy. Owszem, powinniśmy akceptować w pewnym sensie błędy, ale nie powinniśmy także tutaj jako przedsiębiorstwo produkcyjne zapominać o procesach i o jakości przede wszystkim. Pozostawiasz miejsce na Kaizen? Dla mnie Kaizen jest czymś takim naturalnym. Kto tego nie stosuje, tego ciągłego parcia na zastosowanie możliwie efektywnych narzędzi, eliminacja tego wszystkiego, co nie musi być robione, czyli Kaizen bardzo silnie powiązany z Linem, w zasadzie na nim... Niektórzy mówią to samo. No, są tam pewne różnice, ale jednak jest tyle wspólnych rzeczy, że jednak Lean jest jednym z głównych elementów Kaizenu i ten, kto to nie robi, ten jakby nie rozwija organizacji. Oczywiście nie każdy to nazwie Kaizenem, nie każdy to nazwie Leanem, ale jeśli zasady są takie same, czyli zasada tego ciągłego udoskonalania wszystkich procesów i siebie, swojego zespołu, no to się jednak cofa. I ważną tu też jest taką metodą, metoda gęby, czyli bycia regularnie tam, gdzie się tworzy wartość w danym przedsiębiorstwie, bądź w danym dziale, czyli także słuchanie, co się dzieje u klientów, jak możemy im pomóc. No to jest coś, co teraz staramy się również rozwinąć. Co jest najtrudniejsze z punktu widzenia Ciebie jako głowy, bo wolisz nazywać siebie głową działu, Head of Customer Service Department, niż kierownikiem
czyli menadżera. Znaczy, właśnie tutaj jest pytanie, jak przetłumaczymy tego kierownika. Ja tak preferuję head of, bo tutaj bardzo często się spotykam, że menadżer to jest jednak taki zarządzający czymś. Może, a kierownik powinien być trochę więcej. Kierownik powinien być też liderem i pokazywać, w którą stronę się kierujemy. To też głowa patrzy tam, gdzie będziemy się kierować, oczywiście w porozumieniu z resztą ciała. Ale co jest tutaj takim wyzwaniem dla mnie względnie dla całego customer service, obsługi klienta, jak to się po polsku nazywa, to jest znalezienie pewnego balansu pomiędzy, z jednej strony mamy wymagania klienta, którym chcemy sprostać, ale z drugiej strony mamy procesy w naszej firmie, procesy, od których zależą także wyniki finansowe. Fajnie by było klientowi tak na skinienie ręką wszystko dostarczyć, co klient chce. Ale to by oznaczało milionowe zapasy, czy nawet więcej niż milionowe zapasy, a tego nie możemy. Więc my musimy znaleźć wspólne sposoby z klientem, jak tych zapasów nie trzymać, mimo tego mieć bardzo, bardzo tutaj taką elastyczną produkcję. I takim przykładem są tak zwane po angielsku forecasty, które pozwalają nam na prognozowanie, takie po polsku. Prognozowanie wspólne z klientem zapotrzebowania, ale jednocześnie też pozwalanie na klientowi na reagowanie na zapotrzebowania. Tak, generał Patton mówił, że prognozowanie się nie sprawdza, ale jednocześnie bez prognozowania nie można prowadzić wojny. Dokładnie. I tu jest podobnie. Słuchaj, na koniec tego nagrania chciałem zapytać się Ciebie. Usługi są świetnym materiałem dla Lean. Świetnie się tutaj zwiększa wydajność i zwalnia ludzi. Pracujesz nad tym? Mam to szczęście, że pracuję w firmie, która rośnie z roku na rok 20% i myśmy teraz przez rok też jako firma, a w związku z tym nasza praca, czy ilość pracy, którą mieliśmy zrobić w customer service też od roku 20% wzrosła przy tej samej ilości pracowników i mimo tego, że jeszcze przy okazji oddelegowaliśmy znaczną część, czy tam pracujemy silnie w projekcie wprowadzenia nowego systemu ERP, więc optymalizacja miała miejsce, ponieważ gdyby jej nie było, nie bylibyśmy w stanie obsłużyć naszych klientów. Rozumiem. Ja chciałem bardzo podziękować za to, że zechciałeś się spotkać ze mną, opowiedzieć o tych interesujących aspektach swojej pracy. Myślę, że to nagranie, podobnie jak inne nagrania z cyklu Lean po polsku, publikowane na platformie LinkedIn oraz Facebook, da Wam satysfakcję jako słuchaczom. Dziękujemy za Wasz poświęcony czas. Oczywiście będziemy wdzięczni za komentarze, za różne pytania, które mogą pomóc w tworzeniu nowego nagrania. Wasze lajki to dla nas zachęta do dalszej wytężonej pracy, zaś ja zapraszam wszystkich, żeby przejrzeli inne nagrania. Na pewno znajdą w nich coś interesującego. Dziękuję. Gościem cyklu Lean po polsku był Marcin Tyslik, kierownik działu obsługi klienta w firmie BMZ Poland. Dziękuję. Do widzenia. Lean po polsku.